I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a... Hej, hej, witam serdecznie. Z tej strony Mario. Zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z Shadow of the Tomb Raider. Lecimy z misją główną. Mamy tutaj Ashley'ego, który ma dla nas ewidentnie jakieś zadanko. Wychodzimy z trybu foto. Pięknie tutaj w tej jaskini to wygląda. Zobaczmy, co ma dla nas. Okej. To nie potrwa długo. Okej. I to już jest ostateczna misja praktycznie. Kurde. Dobra, to wiecie co? Zrobimy tak, bo ja tutaj mam kilka misji, na przykład to. Zdobądź dwóch czempionów tutaj dla Uchu. To zrobimy sobie tą te poboczne rzeczy. Kurde. To już końcówka. Końcówka, można powiedzieć, że gry cieszy się tak do końca, chyba nie do końca, ale nie przeskoczysz? Nie. Kurde. Dobra. Gdzie ja to muszę lecieć? Tam gdzieś. Mamy do zdobycia łuk czempionów. Dla Ashley'ego w sumie. Jako że Ashley będzie nowym władcą. Znaczy już jest praktycznie. Tak. Dobra, tu mamy wejście. To musi być wejście do dżungli. Nie wygląda zachęcająco, ale podejrzewam, że właśnie tak miało być. Aha. Ty najpierw. Ja w ogóle nie mam zamiaru tam iść. Widziałaś tego gościa, którego stamtąd wyciągnęli? To, co z niego zostało. Dawaj, tylko na początek ścieżki. Okej. Spadaj, puszczę. Jeśli mój ojciec się dowie, że w ogóle byłem tak blisko dziczy, to przez tydzień nie usiądę. Haha. Dobra, co ja mogę użyć tutaj? Okej, tam gdzieś muszę. I mamy ten. Tak dobrze, że zauważyłem. Zajebiście. Zaktualizowano mapy. Aha, dwa nowe te. A to mnie akurat nie interesują na razie. Jakaś zwierzyna tu leży. To wygląda jak ołtarz ofiarny. Okej, czyli co tu mamy? Bo ja już tu byłem. Oj się, kurwa. Lara zgliczowała troszkę. Dobra, co my tu mamy? Na pewno będzie jakieś zwierzę do pokonania. Aha. Jeśli gdzieś jest łuk czempionów, to założę się, że właśnie tutaj. Okej. Dlaczego mi się zdaje, że ja będę tutaj musiał walczyć? Już słychać złowrogi dźwięk. Chociaż? Aha. Co to kurwa jest? Nie. To było E, a nie F. O Jezu. No przeważnie jest F, kurde. Ale oszukują w tej grze. Dobra. Będzie trzeba pokonać stwora jakiegoś tutaj. Jakie kurwa bydle. No. Ale mnie w chuja zrobiło teraz.
Dobra, kurwa. To 3 razy sztuka, musi mi się to teraz udać. Ecie. Chyba, że jeszcze jakieś inne przeciwnik wymyśli. F, dobra. I co, spierdalamy. Zarobił. Ej, 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 ej. Bej, 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 bej. Dobra, zarobił. Ja pierdziu. Dobra, ognistą zarobił. Ja pierdziu. Co za stwór. Czy stwór? No to był jakiś, nie wiem. Co to jest? Tygrys. Coś w tym stylu. No przykro mi. Lampard. O. Jaguar. Przykro mi, Jaguarku. Ale ten łuk jest niestety nam potrzebny. I dobra, i lecimy, oddamy go Uczu. Pora zanieść ten łuk Uczu. I hop. Ej, no. Na górę. Tu gdzieś jest ogólnie grobowiec wyzwań. Generalnie, jak słyszycie. Juhu! O właśnie, grobowiec wyzwań w pobliżu. Wiecie, dobra, zróbmy sobie ten grobowiec jeszcze. Tak, już tutaj jestem. Bo ja go chyba nie mam zrobionego, nie? Nie, dobra. Gdzie ja mam iść? Tu wpłynąłem, to tutaj chyba. Dobra, trochę przyspieszymy. Przyda się taki grobowiec zrobić, czemu nie? Zawsze coś ciekawego. Oj, się dostaje za te grobowce. Ale tu jest zalane to. Chodź, robaczku. Robaczki. Robaczki ja lubię, bo one mają ten... Dosyć mroczne powitanie. Muszę być tu ostrożna. Aha. To z pewnością. Oj, oj. Dobra. Widzę, że zjeżdżamy na dół. Mamy chyba ognisko. I dobra, mamy odkryty nowy obóz. Więc szybką podróż będziemy mieli już dostępną. Tyk. Okej, tutaj nic, tylko po prostu chciałem odpalić. Ognicho. Ostrza z obsydianu się nie tępią. Aha. Aj. Aj, kurde. Co to jest? Ś
Czyli widzę, że nie będzie łatwo. Nie będzie to łatwe, z pewnością. Chodź. Tu widzę, będę mógł przejść sobie. Co to teraz zrobiło? Okej. Brama jest otwarta, teraz muszę tam dotrzeć. Już tutaj widziałem to przejście, o właśnie. Kurde, to na te ostrza będzie trzeba uważać. A tu? Tu to już w ogóle masakra, co? E nie, dobra. Jak na razie proste, ale coś czuję, że to się nie skończy tak łatwo. I tam jest ten, dobra. Gdzie to jest? Tu. Ej. Nara. No ja pierdolę, co jest do... Ty, no nie mogę przepłynąć do przodu? Serio? Tam coś jest, jakiś papier. No tu jest ta znajdźka. No nie, nie, nie da rady. W ten sposób nie dam rady. Więc widzę, że muszę się tędy dostać. Na górę. Hoki. Coś było. O, właśnie. Papieżysko. Kukulkan mówi, że nie będą się nas lękać, jeśli nie będziemy sprawnymi wojownikami. Aby zyskać sprawność, musimy przejść przygotowane przez nich próby. Mieszkańcy Paititi nie mają pojęcia o wojnie. Ich miecze i groty włóczni się stępiły. Przejdę ich rytuały i pokażę im prawdziwą siłę wyznawców Kukulkana. Ale chyba ci się nie udało, bo zginąłeś. Marnie. Okej, tam jest złoto, widzę. Dobra, udało mi się to chwycić. Tu straszny prąd jest. Serio? Ja się tutaj nigdzie nie dostanę, czy jak? Czy muszę tutaj? No naprawdę? Zaczyna mnie to denerwować. Serio, tak? Zaczęło mnie to już denerwować. Dlaczego to tak głupio jest zrobione? Ale... jest pytanie, jak ja mam się tam dostać? Czy ja muszę wleźć? Tak, ja muszę tam wleźć z powrotem. Serio? No dobra. Czyli mój błąd, że w ogóle tu zeszłem. No ale wiecie, ja lubię tutaj zbierać te wszystkie pierdółki. Hopsa. Hopsa, żeby mnie ta grawura nie zgubiła. Dobra. Pyk. Okej. Co my tu mamy dalej? Jakie tu machineria, ja pierdziu. Dobra. Tyk. Co to jest? Przyjdźcie, którzy uważacie się za dzielnych i mężnych. Przekonajcie się, czy przetrwacie czekające w środku próby. Komu się uda, zasłuży na godność wojownika. Okej.
Musi być jakiś sposób na otwarcie tej bramy. No już widzę, że... Monolit odblokowany. O! Okej, okay, czyli nie będzie łatwo. Nigdzie więcej nic nie widzę. Będę musiał chyba tutaj skoczyć po prostu. Tak jest. Ja tam coś jest, kurde. Jop. Dobra. Zajebista sprawa, no mamy to. Ja, To może być wyjście. A, okej, okay, czyli tędy sobie wyjdę z powrotem. Czyli to mimo wszystko i tak bym pewnie zebrał. Dobra, to mam jeszcze poczekać. Nie. Jo. Już mnie wystraszyła, że nie doskoczy. Co tu dalej? Jest tu kilka rzeczy. O, wpis, tu i wylądował. Jak ja mam się na to dostać? Musi być jakiś sposób na otwarcie tej bramy. Okej, spróbujmy tego najpierw. Ja mogę coś z tym zrobić? Nie. To jest za mocne. A tamto? Też nie. Wejdźmy tu. Okej. Może z drugiej strony? Kurde. O, może być ciekawa zagadka. Też nie. Nic w ten sposób nie osiągnęłam. Okej, okay, jakaś podpowiedź? Na otwarcie tej bramy. Laro, daj mi podpowiedź jakąś. Ja mogę na przykład sobie z nimi... O. A, dobra, ej, tam widzę przeskok. O. Musi być jakiś sposób na zatrzymanie maszyny. Okej. Tutaj nic nie widzę. Oj. Kurde. Przypaliło mnie lekko. Musi być jakiś sposób na zatrzymanie maszyny. Dobra, no mamy tutaj. Okej, okay, i teraz co? Ramiona to temu się schowały. Aha, dobra, i teraz ja muszę, kurwa... dobiec, widzę, tędy. Tam do tego przycisku, tak? Musi być sposób na opuszczenie totemu. No jest sposób, tylko... ja muszę to teraz tak. Jeszcze raz. To do siebie. I zasuwamy. Spróbujmy za pierwszym. Bez zatrzymywania się. Oj. Oj. Nie. Ło. Ale blisko było. Dobra. Jolo. Pierwsze odblokowane. Tak, a teraz druga strona. Dostać się na zewnętrzną kładkę. Okej. Teraz z której strony? Z tamtej. Okej, okay, jedno wyżej, jedno niżej jest. Teraz będzie trudniej. Czy ja dam radę tu przeskoczyć? Tak. Dobra.
Tu teraz przejebane będzie. Pewnie zrobię tak samo jak w pierwszej części. Aha, dobra. Tylko Laro. Czemu ja czuję, że to nie będzie już takie proste jak poprzednio? Zobaczmy. Biegniemy. YOLO. 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 Nie. Pyk. Dobra, biegnij. Laro. Dobra, mamy to. Co jest? Okej, coś się pojebało. Mogę się potem wspiąć. No. Okej. No już miałem nadzieję, że to skoczy jakoś na górę. Że wleci to wszystko, ale spoko. Ale taki dosyć easy grobowiec. Kołczan. Siba. Trzy strzały bez sięgania do tego. Zajebiście. A to po to to było. To ja nie mogłem się od razu tego uczepić jakoś? Chyba nie. Ale dobra. To co, spierdalamy, nie? No. Dobra. Spierdzielamy. Wracamy do uczu z tym łukiem. Zobaczymy, co ma do powiedzenia na ten temat. Ale no oczywiście nie będzie to takie proste. Dobra. Ale ona się przyciągnęła. Czasami jest w chuj realnie, a czasami to jest takie oszukane to. Okej. A czasami coś mi tu kurde nie reaguje, nie wiem czemu. Czy klawiatura już ma dosyć, czy jak? Czy ja jednak trochę pogrywam w te gierki i klawiatury. Szczególnie te przyciski, wiecie, najbardziej używane. Dostaję jednak po dupie. Okej. Ale to było ryzykowne. I na górę. Grobowiec wyzwań ukończony. Czyli co? Mogę już się tutaj ewakuować? Mogę, jak najbardziej. Dobra. Płyniemy zatem. Płyń, Lara, płyń, bo ci nie starczy tlenu. Kurde, ile tego jest? Okej. To ja myślałem, że ja się do ogniska wrócę z powrotem, ale widocznie... Najwidoczniej nie. Dobra, widzę, że tutaj muszę... Tu sobie mogę chyba przejść tak najszybciej. Oj. Dobra, widzę, że muszę tędy. Kolejna jakaś jaskinia. Tu? Ej, nie, tu nie. Czy to, ta jaskinia to nie było wyjście? Czy tu jest wyjście? Nie. Nie, dobra, to jest chyba wyjście. Tak, tak na to wygląda. Dobra, to co, zasuwamy. No tu już dużo odcinków nie będzie, może maksymalnie z 3-4. Z jakiejś tam misji, ewentualnie pobocznych, może z 2 odcinki z głównego wątku.
Dobra, skaczemy, jop. Nad głową, jo. O! To ja muszę założyć inny strój w ogóle. Okej, dobrze wiedzieć. Zaraz się przebiorę, ciekawe jaki strój ja mogę założyć w ogóle. Bo burzowej gwardii mam... Jest zbyt już rozpoznawany tutaj. I chyba będzie trzeba królową uczuć tutaj sobie zrobić. O właśnie, chodź. Masz swój łuk. Łuk czempionów. Dzięki niemu poznamy przyszłość Paititi. A co z Nahualem? Stawiłaś mu czoło? Tak, nie żyje. Powiedz, jaką formę przybrał? To był jaguar. O, najpotężniejsza z jego postaci. Musiał uznać cię za groźnego wroga. Uczu, od jak dawna Nahual był w tej dżungli? Kiedyś słuchaliśmy historii, które zniechęcały nas do opuszczania Paititi. Odkąd Kukulkan zdobył władzę, Nahual stał się bardziej aktywny. Aha. Myślisz, że Amaru jest panem Nahuala? Tak, tak długo trzymał nas za gardło. Koniec z tym. Dokonałaś wielkiego czynu, Laro. To byłby zaszczyt, gdybyś dołączyła do nas podczas ceremonii królów. Czuję się zaszczycona. Proszę, mam coś dla ciebie. To pochodzi ze zbroi ojca Etzliego Sairiego. Chcę, byś to wzięła jako symbol twojej odwagi. Dziękuję, Uczu. Okej. Okej. Dźwięk królewskiego rogu przywołał was wszystkich, abyście stali się świadkami nowego początku. Witajcie na ceremonii królów! Szkoda, że się nie przebrałem przed tym. Synu Unuratu, synu Sairiego, wystąp. W amulecie wybawcy zawarta jest mądrość twoich przodków. Słuchaj jej, by wydawać osądy ze słusznością i litością. W łuku czempionów zawarta jest siła twoich przodków. Szanuj ją, by władać z odpowiedzialnością i sprawiedliwością. Wreszcie w tobie, młody Etzli, zawarta jest przyszłość. Nasyć swoją rolę króla działaniem. Dawaj nadzieję, dawaj miłość, nie oczekując biernie na łaskę z wysokości, ale robiąc, co tylko będziesz mógł, by samemu przynosić łaskę. Ludu Paititi, z wielką dumą przedstawiam wam Etzliego, syna Unuratu, syna Sairiego i waszego króla. No dobra, czyli mamy imprezę. Okej. Była impreza. Nie mam na to miejsca. Czas się przebrać, gdzie tu jest ognicho, dobra. Tutaj. Ja bym się przebrał w jakieś... A no tak, bo ja dostałem to. To tam nie chcę. Ekwipunek. O właśnie. Czy my się ubierzemy jakieś standardowe stroje, czy... A dobra, bo ja muszę... Widzę, dostosować strój pod daną sytuację, czyli... Albo ten. Ten też fajnie wygląda. Całkiem ciekawy strój, powiem wam nawet. A ten na przykład? Dodatkowa amunicja. Odporność na pociski. O. Albo to. Kurde, wziąłbym któryś z tych tutaj. To też fajnie wygląda. Regeneracja zdrowia. O. Regeneracja zdrowia i potknięcia. Dotknięcie i ogień. Dobra. Niech będzie to. Ciekawy strój.
Dwa punkty umiejętności kolejne. O, weźmy tego kameleona. Ja już teraz tak wybieram, wiecie. Byle było. W sumie to by było jeszcze dobre. Albo to. Serce jaguara, ale. Nie, już tutaj za bardzo mnie interesują jakieś. Ale zajebiście ona wygląda w tym stroju. Powiem wam. Wiecie? Zróbmy sobie tryb foto. O. I w tym świetle. Jo, pierdziu, ale zajebiste. Ej, zajebisty strój, nie? Zobaczcie. O, zajebiście to wygląda. Dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, jeśli się podobało. Do następnego odcineczka. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.